Witam wszystkich do obejrzenia mojego odcinka. Zostawcie suba. Dzisiaj będę nie tylko nowymi pracował, ale i trzeba starego złożyć do gnoju. Tur jest, ale jeszcze nie założony. Widać, że kalamitka nawet zardzawiała, to i nie posmaruje się to, więc wziąłem wiaderko tak, żeby to ręcznie posmarować, to co innego będzie. Włożyć trzeba, bo tak oryginalnie robią, że za niskie te stopki. I no, jeszcze trochę. Powinno być dobrze. O. Ciekawo, czy mój smar jest, wziąłem wiaderko, ale... A nie, jest jeszcze starsze. O, nawet. O. Obsmarować, bo tymi starymi jednak się pracuje, gdzie jest ciasno, wąsko, jak gnój się wybiera w chlewach, to wiadomo, że jak gdzieś się zaczepi, no to temu tak jak widać, jak wygląda. Bo wygląda, że poobijany, no bo gdzieś tam o ścianę się zaczepi, tutaj o coś się zaczepi, no i jest tak, jak jest wygląd. Będzie skrzypiało, rypiało. To się na bok odstawi. Jak zwykle. Tutaj taki fajny ma ten, co dobre, że fajny ten bolec ma tak, że sobie wkładasz tu cięższy, obkręcasz jak chcesz i naprostowuje i elegancko wchodzi. O. O. Tyka. Tu już. O. Stoją, to zardzawią jak zwykle. Jak nieruszana maszyna, to sami wiecie, że rdzawieje. O kurde, mogłem rękawiczki włożyć, ale to tylko w rękawiczkach to dobrze klepać sąsiadkę po tyłku. Tutaj takie mam, bo tutaj lineczka chodzi, co spuszczam też, to też już ona tutaj się wyrobiła. O. O. O, tutaj zero szczepimy. Tylko że o tak. O. O. Chyba to był ta dziurka. Au. Trochę kłuje. O.
bo zaraz przestanie chodzić. A i można tutaj, bo jaka dziurka się wyszorowała. Już. Ach, to smaruje, mówią, to jedzie. Ach, to nie smaruje, to nie jedzie. O. Tu. Tutaj kalimitka, ale to ten wolec tak opóźnienie, to przypalonym olejem jeszcze się da. O! Jeszcze łyżkę, tylko nie wiem, czy go odpalę. Bo niepalony. I kszczasu był. O, tutaj jajko suche. Ej! O. Gra i buczy. Nosi coś. Ho! Pompa wyłączona. O, włączona już. Gasić, biegu zostawić. O, moje rachmistrzy, co mnie probili. O kurde. Ale śruba zapierdzielona, zagięta. To wszystko zardzewiałe. Tutaj też. Nigdzie oni jego nie zgięli? Tego tura? No i jak nie? Kięty! Ale ty żyta. O, proszę bardzo. A po co ten drut, kurde, tu nawinięty? Nawinęli drutów. Pogięli go, kurde. No kurde, co oni im robili gdzieś? Drzewo skasowali, czy co? Te młode. O, te młode. Ale gdzie to zapierdzielić tak? Teraz trzeba będzie młota i poprostować iść. Jak się da, sam nie wiem. Przynieść młota. Przypierdzielić tu w łapę, ale... Brak mi słów. Patrzę, że to... O, nie chcę chodzić. Gdzieś pewnie za... A to... Nic. Idę po młota. Przyniosę młota, zobaczę. Młotasta ona prosta. Patrzcie, o tu. O. Widzicie, gdzie jest zgięta? O, w tym miejscu jest zgięte. O. O. Ale gdzie się tak rozgiąć? Musieli gdzieś jedno... Musieli gdzieś tym uchwytem jednym... A i tutaj znacie, jak zagięte. No to pewnie gdzieś musieli w coś uderzyć. Pewnie w słup jakiś. A w stodole złamali. Słupa. O, kurde, i tutaj te pogięte zęby. W tym krokodylu. Co oni robili? O, o. Ha.
rdza się wysypała. O, trochę łycha zaczęła chodzić. No tak, zapierdzielić, no. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy nie trzeba będzie rozebrać, łychy wyjąć i wtedy będzie większe pole. Tata, trzeba będzie to wybić. To kurde, gdzie oni tego druta schowa? To i tam pewnie ten drut wypadł, bo gdzieś zapieprzyli. A tutaj trzeba będzie najprawdopodobniej kątówko podejść i przeciąć. Tu przeciąć kątówko i wyjąć łyżkę. I to wtedy gdzieś porządnie przy... Bo trzeba to do centymetra podgiąć. Ale weź tu budek, jak ta łyżka dalej się nie otworzy. Tu trzeba ciąć, jakby nie było. I to taka z nimi ze robota. Z tą młodzieżą dzisiejszą. No bo stukając, no nie wyprostuje, tylko rdza się poodsypywała. A to jeszcze na powietrzu. Ale tak wyjąć. Co oni robili? Tym traktorem. No widzicie, miało być to szybko przesmarowane, łatwo, a wychodzi to jak zwykle. Zostawcie suba, bo ja mam robotę, pójdę do innej, a to skończymy w następnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Młota zabiorę, żeby nie zaginął.